Cześć, witajcie, z tej strony Marcin. Nadszedł czas na rozpakowanie ostatniej, czwartej klawiatury, powiedzmy hybrydowej serii Bladi, nowe klawiatury firmy Bladi A4Tech. Do testów tą klawiaturę dostarczył, tak jak poprzedni, sklep HardPC, za co dziękuję i ceny tej klawiatury macie w opisie filmu. Jest to klawiatura membranowa, która jednocześnie ma w sobie też na swojej powierzchni 8 przełączników mechanicznych o żywotności 100 milionów kliknięć. Więc naprawdę dużo, naprawdę ciekawa hybryda. Dzisiaj zobaczymy właśnie taką największą, najbardziej wypasioną wersję z tych czterech klawiatur, które miałem. Tak więc będzie ciekawie. Zapraszam Was do oglądania. Zaczynamy. Ok, więc przed nami Bladi B418. Klawiatura z technologią Light Strike, czyli 8 przełączników mechanicznych tutaj jest o żywotności 100 milionów klików aż. Za chwilkę zobaczycie to dokładnie. Natomiast mamy tu więcej informacji, że te przełączniki są po prostu bardzo szybkie, dobrze reagują, nie ma double klików, są też wodoodporne i tak dalej, i tak dalej. Mamy oprogramowanie do tego, mamy podświetlenie, miejsce na umieszczenie naszego smartfona, taka ciekawostka, nakładki silikonowe 8 sztuk na te właśnie mechaniczne przełączniki i podwójne zabezpieczenie, czyli zabezpieczenie elektroniczne oraz dziurki po prostu w klawiaturze, żeby woda czy jakiś płyn sobie z niej odpłynęło. Dobra, krótko i zwięźle poznaliśmy informacje, a teraz bierzemy się za samą klawiaturkę. Producent nie podaje co prawda ile membrana wytrzymuje, ale podejrzewam, że koło 10 milionów klików może to być. Cóż my tu jeszcze mamy, moi drodzy? Aha, to jest podpóreczka pod nadgarstki, a raczej pod lewy nadgarstek tylko. O, gumowana, taka mięciutka, fajna, fajna. Powiem Wam, ciekawie to wygląda. Komfort powinien być tutaj. Klawiaturka, z tego co widzę, jest złota, moi drodzy, złota. Nieczęsto się to zdarza. I co my tu jeszcze mamy? Jakąś instrukcję, Quick Start Guide. Dobra, a sterowniki, programy ściągamy ze strony. Dobra, kombinacje, brightness i tak dalej, i tak dalej. Pamiętajcie, że mamy tu do czynienia z klawiaturą bardzo tanią, jak na swoje możliwości. Klawiatura nie jest mechaniczna, jakby nie było, ma tylko 8 mechanicznych switchy. Mamy przewód. Powiem Wam, że inny oplot niż standardowo Bladi dawało, nie taki czarno-czerwony, tylko szary tym razem. Wtyk taki zwyczajny z logo Bladi. Mamy ten taki uchwyt na telefon niby. Jak to działa? Aha, po prostu wstawiam i mi się tutaj trzyma, że tak powiem. No dobra, można z tego korzystać, ok. Natomiast jest to po prostu dziura w klawiaturze wycięte i tyle. Ale powiem Wam tak. Front jest metalowy, złoty, więc czego jeszcze więcej chcieć? Widzimy nakładki, które można łatwo zdjąć. Zobaczcie. Zwykła membrana to jest, no ale nie wszędzie, bo jak rzucimy sobie tą nakładkę silikonową, mamy mechanika, cichego mechanika, moi drodzy. Tak działa membrana tutaj. A tak, mechanik też bardzo przyzwoicie. Tak więc 8 przycisków, klawiszy mechanicznych i to takich, które najczęściej są w grach wykorzystywane, czyli WSAD do poruszania się, QE jakieś akcje, tak samo F, R chociażby w strzelankach do reloadu. I faktycznie mamy tutaj otwory, niewielkie, ale są, na wysączenie się płynu. Mamy elementy antypoślizgowe, fajne gumowe i podwyższenia też gumowane. Duży Enter, długi Backspace, długie Shifty, więc fajnie. Tutaj mamy klawisze multimedialne, które słabo widać, bo nie jest ta klawiatura podświetlona jeszcze. Ale chyba jest to wyłączenie dźwięku, ciszej, głośniej, play, pauza. Tutaj mamy stop, do tyłu, do przodu, tak więc podstawowe. Tutaj mamy też jaśniej, ciemniej, a jak ta klawiatura świeci, zobaczycie już w teście, w recenzji. Z tego co pamiętam, jest tu chyba kilka kolorów do wyboru, więc będziemy sobie to sprawdzać. No i jeszcze zobaczmy tylko, jak to z tą podpórką tutaj działa. Jest taki otworek. Dobra, jak podpórka sobie wejdzie, to powiem Wam, że całkiem miękka, całkiem fajna do grania, tu gdzie ta dłoń sobie leży i gra, a tu gdzieś mamy mychę.
No więc zapowiada się ciekawie. Pamiętajcie, ceny tej klawiatury w sklepie Hardpiece macie w opisie filmu. Ja się biorę za testy. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!